Boże, moi drodzy, jestem w Neapolu. W Rzymie jest kościół i Cadolindo, gdzie jest Dolindo. Ojciec Dolindo jest to czcigodny sługa, którego możliwe, że nie będzie gdzieś na ołtarze. Był to człowiek bardzo gnębiony przez kościół katolicki. To był człowiek, któremu wiele rzeczy zabroniono. A on przyjmował ten krzyż i te cierpienie w miłości do Jezusa. On mówił takie słowa. Słowa. Jezu, Ty się tym zajmij. Pokazywał nam bardzo dużo bardzo dużo ufność w stosunku do Pana Boga, że pokazywał nam bardzo dużo ufność, że Bóg jest tym, który może się wszystkim zająć, jeśli Mu zaufamy. Pokazywał nam, że najistotniejsza jest po prostu wiara i pokładanie w Nim ufności, czyli trudne doświadczenie, czy łatwe doświadczenie, jeśli my to dajemy Bogu ufnością, że On się tym zajmie, ma więcej, jak Jezus to mówił, że ma więcej znaczenia niż wiele modlitw odmówionych do Niego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeśli my ufamy, to znaczy, że przyjmujemy Jego miłość, przyjmujemy Jego dobroć i On musi się tym zająć, On musi to rozwiązać. Więc życzę Wam takiej ufności, abyście pokładali całkowicie w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Panu i Zbawicielu. Ostańcie z Bogiem.